Kochani, mam słowo na językach do wykładu, więc teraz go powiem. Kto ma wykład, zapraszam. Abarasy ham andarasa, humbendi hasa behadendi raso, humbendarasy. Abarahandi habarorahmanda, edi hasandi habarahandi. Ishebe ezeri ondorahza, ibehzera indiresira habanda. Proszę o wykład. Ja dostaję wykłady w obrazach i zobaczyłam zasłonięte okno i podeszła osoba i chciała je odsłonić. I druga osoba podeszła, nie pozwoliła jej odsłonić tego okna, ale zerwała zasłony. To jest słowo do liderów. Nie tylko u nas w kościele, ale też w zespole. Trzeba w o wiele bardziej zdecydowany i konkretny sposób pomagać ludziom. To mówię do każdego, kto jest liderem. Nie trzeba się liczyć tak bardzo z tym, co człowiek powie na to. Jeżeli jesteś liderem, to obowiązkiem twoim jest traktowanie ludzi jak swoich dzieci. I tak jak ojciec czy matka, gdy dziecko absolutnie nie wie, co mówi, nie wie, co robi, albo jest opieszałe w tym, to ojciec czy matka, wiedząc, że ta opieszałość jest w stanie zaszkodzić temu dziecku, po prostu przychodzi w sposób zdecydowany, działa. Jak jesteś liderem, przyjdź do Boga z tym, powiedz: Boże, pomóż mi nie liczyć się tak bardzo z tym, jakie duszewne poglądy mają ludzie, którzy są moimi podopiecznymi. Pomóż mi w tym, Duchu Święty, abym w mądrości, w miłości był o wiele bardziej, czy była zdecydowanym. Niektóre zasłony trzeba zerwać. I to szybko w życiach ludzi. Po prostu.